Witam was, ja jestem Wosiu, dzisiaj zrobimy największe porównanie figurek w historii kanału, ponieważ jest to porównanie Mandalorian. Nie jest to pełne porównanie, ponieważ jak widać brakuje Previsli, mam tutaj tylko jego hełm. Nie ma też figurek Boby Fetta i Jango Fetta, ponieważ powiększyłoby to kolekcję trzykrotnie, a jej cena wzrosłaby dziesięciokrotnie. To są naprawdę drogie figurki. Niestety nie mam ich. Są tutaj figurki tylko z Mandalorian, tak imiennych mamy tutaj Sabine Wren i Mandalorianina Dina Djarina, tak w obu w dwóch wersjach. I oczywiście hełm Previsli. Tak to się prezentuje i zacznijmy od początku. Pierwszy jest zwykły Mandalorianin, który został wydany w Battle Packu. W roku 2010 w zestawie 7914 Mandalorian Battle Pack. Potem mamy Previsle w zestawie 9525 Previsla Mandalorian Fighter, tak zestaw z 2012 z kolei wystąpił też w tamtym zestawie ten Mandalorianin. Dalej mamy 75022 Mandalorian Speeder, w którym wystąpiło tych dwóch panów. Różnią się oni się od siebie bardzo mało, dopiero zaraz przejdziemy. Dalej mamy Sabine Wren, która wystąpiła ogólnie w czterech zestawach. Tutaj mam wersję z zestawu 75106. Bez hełmu wystąpiła również w 75090. Tutaj mam wersję z 75150 i 75184. I obie zostały wydane na przestrzeni 2016 i 15, ta w 2015, ta w 2016. Nie posiadam niestety włosów do tej Sabine Wren, ale na dobrą sprawę różnią się tylko od tym, że były trochę innego koloru, ale to jest jedyna różnica między tymi włosami. Dalej mamy Dina Djarina z zestawu 75254 AT-ST Raider i Razor Crest, którego z kolei recenzję możecie zobaczyć na moim kanale. Dalej mamy czterech Mandalorian z jednego zestawu, 75267 Mandalorian Battle Pack. Tak wielki powrót. Mamy tutaj czterech Mandalorian, każdy jest inny w odróżnieniu tutaj, gdzie w jednym Battle Packu było czterech takich. I ostatni jest kolejny Din Djarin z zestawu 75299 Kłopoty na Tatooine. Jest to dosyć duża kolekcja. Teraz przejdziemy bliżej do figurek, które porównamy sobie między sobą, które są w jakiś sposób podobne. Więc zaczniemy od panów z zestawu 75022. Tak oto się panowie prezentują i jedyna różnica między nimi, która jest aktualnie niezauważalna, to taka, że mają inne twarze. Więc zdejmując hełmy mamy dwie dosyć podobne twarze. Ta twarz została wydana po raz pierwszy w tym Battle Packu z 2010. Ta należała do Previsli. Użyli ją drugi raz, bo czemu nie? Tak pewnie nie chcieli po prostu używać dwóch takich samych twarzy w tym zestawie. Nie widzę z tym problemu, choć też druga sprawa sprawia to, że katalogowanie tych figurek jest nieco trudniejsze. Na dobrą sprawę to jest jedyna różnica między nimi. Pod jetpackiem są chyba pierwszymi, którzy mają nadruki na plecach. Nadruk jest ładny, prosty, tak wszystkie te zbroje są dosyć podobne, kolorystycznie się tylko różnią. To było pierwsze bliskie porównanie i przejdźmy do kolejnego. Dalej mamy obie wersje Sabine Wren. One się różnią dosyć mocno między sobą, patrząc na to, że ta została wydana w 2015, a 16 różnice są naprawdę rozległe. Ta pochodzi z pierwszego sezonu Star Wars Rebels, ta z drugiego. Więc różnice są pierwsze na kolannikach, gdzie po prostu te są w kolorze ciemnoczerwonym, te w takim ciemno-pomarańczowym. Nadruk na torsie tak się zmienił i tutaj jest o wiele lepiej, ponieważ mamy więcej ciekawych nadruków i więcej detali. Zmieniły się też ramiona. Tutaj ma ramiona, gdzie po prostu nie miała nic na rękach, tutaj ma jakąś czarną zbroję. Nadruki na plecach są dosyć podobne, ale wiadomo, wersja z 2016 znowu ma więcej detali. Fryzura, jak mówiłem, w tej wersji jest taka sama, tylko po prostu kolory są bodajże ciemno-niebieski i pomarańczowy na grzywce. Zdejmując nakrycie głowy, mamy takie same twarze, tak dosłownie, bez żadnych różnic. Ta wersja z hełmem jest trochę bardziej unikatowa, ponieważ pochodziła z droższego zestawu. Na dobrą sprawę hełm jest bardzo ładnie zdobiony, jest on unikatowy dla tej figurki. I przejdźmy dalej. Dina Djarina porównywałem już w innym filmie, więc tutaj nie będę specjalnie się nad tym rozwodził. Recenzje zestawów z oboma panami też możecie zobaczyć na kanale. Podobnie jak recenzje Battle Packu z tymi Mandalorianami, których nawet nie omawiałem tutaj bliżej, ponieważ wszyscy są kompletnie różni i porównanie między nimi z bliska też nie ma większego sensu. Różnica między tymi, no nie będę się rozgadywał drugi raz, żeby się nie powtarzać. Ten ma nadruki na ramionach, ten nie. Ten jest w zbroi w wersji bezczarowej, ten jest w wersji z Durastali. To są zasadnicze różnice i znowu przechodząc do całości figurek. Kolekcja, tak jak mówiłem, nie jest największa i na dobrą sprawę wprowadzenie samych figurek Boby Fetta sprawiłoby, że
tych figurek byłoby dwa razy więcej, ponieważ mamy różne wersje pierwszej wersji, różne wersje drugiej wersji. I po prostu tego jest tona, tak? Mamy wersję z nadrukami ramion, wersję bez nadruków ramion, jest tego naprawdę dużo. I powiedzmy, że jeszcze niedawno Boba Fett nie kwalifikował się jako Mandalorianin i Jango Fett, więc też uznajmy to za punkt. Figurek jest trochę, dać jeszcze z bliska, przyglądając się całej tej kolekcji. Previsla, no niestety nie mam go tutaj, żeby wam go pokazać w całości. W recenzji używałem zdjęć, w retrocenzji zestawu 9525 używałem zdjęć z internetu. Kolekcja się prezentuje dosyć ładnie, tak, mamy naprawdę duży rozstrzał kolorów. Pomiędzy tym zwykłym niebieskim do gunmetalowego, tutaj dalej gunmetalowy tylko z czerwienią. Tutaj kolory się budzą, znowu umierają i mamy pełną, na dobrą sprawę, skrajność kolorów z tymi Mandalorianami z Battle Packu. I potem znowu wracamy do tempego, monochromatycznego, srebrnego z Dinem Djarinem. Więc to jest porównanie wszystkich Mandalorian. Było ono dosyć krótkie i pobieżne, ale widzieliście ich wszystkich obok siebie. Ja was zapraszam do lajkowania, subskrybowania, napisania, który waszym zdaniem jest najlepszy. Ja was żegnam. Cześć! Why didn't you pay for this beat though?